prokuratura w Jaworznie? Tak, z panią, poproszę z panią Harmaty z Dudek. Dobrze, już chwileczkę. Dziękuję. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z panią Harmaty z Dudek rozmawiam. Zastępcą prokuratora. Nazywam się Rafał Stęp. Chciałem się dowiedzieć, bo proszę panią, bo tutaj przeczytałem, że prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Chciałem zapytać, bo pan Celarek chce mnie obwinić, dlatego ja chciałem zapytać, jakie jest oficjalne stanowisko na temat winy. Co to jest wina z definicji według prokuratury? Wina. Ale proszę pana, proszę tylko powiedzieć, pan dzwoni, żeby się poskarżyć na pana asesora. Czy pan chce ze mną rozmowę prowadzić teraz na temat dwie rzeczy. Asesenta? Dwie rzeczy, bo no, chciałem uzyskać tą informację od pana asesora Celarka, ale zanim ja przejdę do tego w tej formy pytania, no jeszcze nie zdążyłem zadać, a on odkłada sławkę. Może pani mi udzieli to, bo tu pani to zna. Nie, proszę pana. Nie będę udzielać panu informacji na temat winy. Nie będziemy prowadzić dyskusji przez telefon. Ja nie mam też czasu w tej chwili przeprowadzić z panem dyskusji na temat pani mi tylko powie, co to jest wina, ja się rozłączam momentalnie, to nie, jest krótko. Nie, proszę pana, nie będę rozmawiać na temat tego, co to jest wina. Nie, tak, nie, ja nie chcę rozmawiać z panią na temat, tylko potrzebuję, proszę panią, potrzebuję do mojej sprawy, bo to prokuratura mnie oskarża. Tego typu informacji przez telefon. Także przykro ale, mi, dziękuję. Ale chwileczkę, co znowu pani sławkę odłoży? Proszę panią. Zabrała sławkę. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Dobrze, to może zadzwonię jeszcze raz do, kto jest przełożonym pani Harmaty z Dudek. Prawie dobrze, jeszcze raz. Tak, proszę panią, nie wiem, co się tam dzieje u was, prokuratorze, odkładacie słuchawkę. Może ja poproszę jeszcze z kimś, kto nadzoruje panią Harmaty z Dudek. Ale to musiałby sobie pan dzwonić do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, ponieważ tutaj jest tylko pani prokurator Harmaty. Ale to ona jest zastępcą. A szef jest tak? Na pierwszej zmianie, dopiero jutro musiałby sobie pan dzwonić, bo pani prokurator Harmaty z Dudek jest zastępcą szefa, natomiast zastępcą. Szefem jest prokurator Jacek Nowicki, ale on pracuje na pierwszą zmianę. Jutro od 7 do godziny 13.30. 7, dobrze, a może jeszcze raz bym poprosił z panią Harmaty z Dudek. Dobrze, to proszę czekać. Halo? Halo, no ponownie. Pani prokurator prosiła, żeby przekazać, że nie będzie pani z panem rozmawiać. Dlaczego? A może powiedzieć dlaczego? Proszę zapytać. Ale proszę nie zapytać. Nie są mnie takie pytania, ja tylko przekazuję panu. No ale to jakiś powód tego. Proszę pana, ja jestem na centrali, ja tylko przekazuję informację, jaką mi przekazano. Nie chce ze mną w ogóle rozmawiać, czy mam w ogóle nie dzwonić? Może tak by pani zapytała, czy mam w ogóle nie dzwonić do niej? Czy dzisiaj tylko, czy może w tej chwili, albo w tej sprawie? Mogę panią o to prosić? Proszę zaczekać. Dobrze. Halo? Tak, słucham. Niestety nie jestem panu w stanie powiedzieć, bo pani prokurator nie odbiera telefonu. Nie odbiera. Znaczy, że na pewno odebrała przy panią. To co pani powiedziała? Proszę? Co, jako... Ja panu przekazałam tą informację, natomiast już teraz nie odbiera telefonu. Widocznie jest zajęta. No to proszę tam kontynuować. Dobrze, ja poczekam. Ale proszę pana, to proszę tak? Dzwonić za chwileczkę, bo ja też mam inną pracę. No dobrze, tak. Ale pani jest na centrali, no to co? No to od tego pani jest. Także ja panią bardzo proszę jeszcze raz tam się skomunikować, skontaktować z panią Harmaty z Dudek i zapytać dlaczego, czy w ogóle mam nie dzwonić do niej. O, może tak. Dobrze? Poczekam. Dobrze. Poczekam. Halo? Tak? Pani prokurator skazała przekazać, że jeżeli pan będzie zadawał tego typu pytania, to pani prokurator nie będzie po prostu z panem rozmawiać. Dobrze, proszę bardzo, ja panu odpowiadam na pytanie. Tego typu pytania. No dobrze, to dziękuję w takim razie pani Miu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. No, więc jak będę zadawał tego typu pytania, co to jest wina, to pani nie będzie ze mną rozmawiać.